Cześć, witajcie witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii Zerujemy w Bloodborne. Jesteśmy oczywiście w zakazanym lesie, w tym miejscu, gdzie powinien być NPC, a go nie ma. I zgodnie z tym, co mówiłem, już sobie poczytałem i wiem, dlaczego go w tym miejscu niestety nie zastaliśmy. I uwaga, nie zastaniemy go niestety w ogóle, dlatego że spartoliłem. Nie wiedziałem, niestety on jest tutaj dostępny, on tutaj się powinien pojawić, on powinien być w tym miejscu. Dopóki niestety, ale nie pojawi nam się księżyc. A ja już tutaj jestem niestety na dalekim etapie gry. Więc możemy po prostu się cofnąć i już ten NPC nam tak naprawdę jakby przepadł. Ale głowa do góry, bo jeśli ktoś chce, to postaram się w... Jeśli ktoś chce z was go zobaczyć, wiedzieć, o co z nim chodzi, to wrzucę w opisie link. Jeśli zapomnę, to mi przypomnijcie o tym, proszę. To tam wrzucę link do po prostu tego NPC, będziecie mogli sobie go zobaczyć, o co chodzi. A jak komuś mnie na tym zależy, to po prostu pokażę to w następnym podejściu do Bloodborne, w kolejnym przejściu, na kolejnej jakiejś postaci, bo będą oczywiście też kolejne postacie tutaj w Bloodborne, będę robił te kilka przejść i teraz już, no niestety tego nie jestem w stanie zaprezentować, bo jestem za daleko. Ale myślę, że teraz możemy się już tutaj przestać tym po prostu przejmować, bo to taki fajny wątek. Żałuję, że tego nie jestem w stanie wam zaprezentować, ale taki mało istotny, szczerze mówiąc, jakby. Dobrze, ale ja chcę sobie najpierw tutaj teraz zainwestować w, powiedzmy, trochę witalność. Nie zaszkodzi na pewno witalności trochę. I stworzymy sobie tutaj na tym drugim nagrobku, stworzymy sobie kolejny kielich, kolejny jakby poziom. Będzie to na pewno nie chorego Loran, choć tutaj już zdobędziemy sobie krew rytualną czwartego poziomu i będziemy mogli pewnie sobie już to zrobić nawet. Choć te kiełki jeszcze będą wymagane niestety cholerne. Tajemnej mgły bardzo dużo potrzeba i krew rytualną piątego już do Ish niedługo będziemy mogli wejść. Ale najpierw stwórzmy sobie kielich niskiego ptumeru, czyli kielich pierwszy już trzeciego poziomu. W takim razie stwórzmy to, oczywiście, że chcę to zrobić. Od razu przypominam, że w prawym dolnym rogu zaraz wam się pojawi glif. Jeśli chcecie, to sobie go przepiszcie, zastopujcie filmik i go przepiszcie. I będziecie mieli identyczne lochy jak ja, to jest tamto K2N6DY5E. Przejdźmy do komnaty pieczęci i zobaczmy, jak będą wyglądały w końcu te nowe lochy trzeciego poziomu. Czy to będzie jakieś coś nowego, czy to będzie coś zupełnie nowego, czy to będzie inny design, czy to będzie to samo, tylko że z tymi samymi przeciwnikami lub może innymi, ale bardziej wymagającymi. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Po raz pierwszy wkraczam na trzeci poziom lochów, po raz pierwszy będę też widział takie lochy u siebie, także ciekaw jestem. Mam nadzieję, że to będzie coś nowego, fajnego i że te lochy będą się jednak później coraz bardziej różniły, nie tylko pod względem trudności, ale też designu i na pewno też mam nadzieję, że spotkamy tutaj w końcu nowych bossów, bo jak zobaczę tego samego po raz kolejny, to się załamie. Niższy ptumeryjski labirynt warstwa pierwsza. I na razie to wygląda podobnie, ale to tylko na razie. Wyjdźmy może z tych tuneli i... Przepraszam, ja mam jakiś katar. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, jak już stąd wyjdziemy sobie. Na razie to wygląda identycznie. Zobaczymy, co to będzie dalej. Czysto, czysto. Latarnia pierwsza i pierwsze drzwi, takie prawdziwe pierwsze drzwi do otwartej lokacji. Zobaczymy, co to będzie. Rozejrzyjmy się tutaj trochę. Światło się za bardzo nie przyda. Nic tam nie ma niestety. W tych lochach już się będę naprawdę bardzo tutaj uważnie przyglądał temu wszystkiemu, zablokowane. Czy tam będzie boss? No, raczej nie. Raczej bossa tam nie będzie, więc chodźmy sobie teraz na górę tutaj. To jest jedyna właściwa, jedyna w ogóle ścieżka, którą możemy teraz obrać tak naprawdę w sumie. Nic innego tutaj chyba nie mamy do wyboru. I dobra, niech będzie ta pochodnia, bo już się tak do niej przyzwyczaiłem. Dobra, to mi się na razie podoba. Mamy na razie... Jak to się nie otwiera z tej strony? To musi się otwierać z tej strony. Chciałem właśnie powiedzieć, że to mi się podoba, bo nie mam żadnego tutaj wyboru. A, dobra, tu jest jednak, tylko że drzwi nie było, to nie rzuciło mi się to w oczy w ogóle. Nikogo nie ma, ale i tak jest. Na razie tak, że mamy tylko jedną właściwą ścieżkę do wyboru. Okej, ciebie się boję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, zobaczcie.
To już dwa ataki na takiego podstawowego przeciwnika muszę przeznaczyć, no to już widać, że naprawdę poziom trudności poszedł w górę i boję się tych dalszych przeciwników zobaczyć, jak oni będą wyglądali, jakie będą dla mnie stanowili zagrożenie. I tu nie ma sarkofagu, patrzcie, zaskoczenie. Totalny szok, niespodzianka. Wow, co to jest za pająk? Nie! Z Mensisa, to są identyczne pająki jak te z Mensisa, tylko mają taką czarną, czerwoną aurę jeszcze. Dobra, no to widzę, że tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawie. Nienawidzę tych pająków, nienawidzę w ogóle zestawu ataków tych pająków. Ale dlaczego tutaj nie mam tego sarkofagu? Tutaj powinien być w tym miejscu, ale jego nie ma. Dlaczego? Widzę, że zaszły tutaj w tym trzecim poziomie takie dziwne zmiany dość. A nie ma tak dobrze. Nie tym razem, może następnym razem się uda. A tu może być jakaś pułapka, oni mogą strzelać do mnie czymś. O, jest ich tam więcej jeszcze. Jeszcze więcej? Dobra. Jeszcze więcej? A no tak, przecież. I tu się respicie. Zapomniałem, że tutaj być może w końcu właśnie istnieje ta kobieta z dzwonkiem. No i istnieje. I trzeba ją zabić. Będą się te cholerstwa spawnowały w nieskończoność. I tutaj chyba będzie tym razem. Tak, tutaj jest dźwignia. Nie sarkofag, nie nagroda, a... No, nagroda może po części tak, bo jest dźwignia, to jest zawsze fajna sprawa. Ale tutaj muszę naprawdę uważnie eksplorować i... O kurde. Co, on ma jakąś kuszę? Czy on rzuca czymś? Czekajcie. Tak, ma kuszę. Ale jaja. No, miał być odskok, przecież wciskałem przycisk. Nie no, gość naprawdę w tych lokacjach, co ostatnio robiliśmy w normalnej części gry, poza tymi lochami, to by się na pewno znalazł jak ulał. Jeśli chodzi o poziom trudności i wytrzymałość, jeśli chodzi o zdrowie, naprawdę. Nie odstaje niczym. No to, to widzę, że w tych lochach, mimo że one wyglądają chyba identycznie, to przeciwnicy się pozmieniali i jest naprawdę trudniej. Zobaczymy też... oczywiście jakie skarby to na mnie będą czekały. No jak to będzie dalej, bo to jest ta pierwsza warstwa cholerna. Być może jak zejdziemy na tą niższą, to się to wszystko troszeczkę jakoś tam odmieni. Mam nadzieję naprawdę, że to się odmieni, ale zobaczymy. Przejdziemy się jeszcze tylko w tamtym kierunku. Być może znajdziemy tam jakieś... no właśnie, pająki. Choć miałem bardziej nadzieję mówiąc to, że coś tam... Aha. Głowa do góry, demo. Patrz na to, co się dzieje nad tobą. To będziesz wiedział, skąd te pająki zaskakują. Tu jeszcze będzie jeden. Tam dalej jeszcze jeden. Jak ja go nie trafiłem? No dobra, zero zdrowia straconego praktycznie. No i znowu. No i może teraz dojdziemy sobie do tych drzwi, które się otwierały z drugiej strony. Czy nie bardzo? Nie bardzo, tylko straciłem zdrowie. Choć jest taki skarb, którego i tak oczywiście... A, jednak mogę podnieść. Jest to tutaj mołotowa. A nie, proszę bardzo, są jednak drzwi. Przepraszam, cofam to co mówiłem. Teraz mam albo déjà vu, bo przecież... 4000 razy już widziałem takie rozstawienie w tych lochach, albo to faktycznie jest... Albo to ja się właściwie teraz cofam. Tak, cofamy się. Bo tamten skarb, który tam widzieliśmy, to były te niepodniesione skarby, których niestety nie mogłem już podnieść. Tak, dokładnie. No i tutaj mamy dalsze przejście. Boss to raczej nie będzie. No właśnie. Boss to nie jest, choć tak to dziwnie wygląda. Tam się od razu zaświeciło, możemy sobie przejść dalej. I na pewno będą tu jeszcze jakieś właśnie drzwi. A, nie. Dobra, nie będzie żadnych drzwi. Cofam to, co mówiłem. Tu może być boss. Nie! No wy sobie jaja robicie, ludzie! Ile razy można z tym samym walczyć? Chyba, że to serio dopiero... No tam ciut dalej. Na tych warstwach, na tej, nie wiem, trzeciej, czwartej warstwie, cholera wiele tego tutaj będzie, to dopiero tam się będzie coś nowego działo. A do tej pory będzie ciągle to samo. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy to jest sens robić te lochy? Czy naprawdę, tak jak pisaliście też, takie niektóre głosy się pojawiały, żeby olać już te lochy, zakończyć sobie podstawkę i dopiero wtedy... bo lochy nawet jak przejdziemy, jak już przejdziemy sobie podstawkę, to można robić. I one nie przepadną. Podobno. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak pisaliście, więc ufam wam.
I byśmy sobie dokończyli podstawkę najpierw, a później się zajęli tymi lochami na spokojnie. Kto by chciał, to by sobie to obejrzał, bo tak to na razie wątek fabularny został zawieszony na jakiś czas. I robimy lochy, które w sumie, kurde, cały czas wyglądają nie, że tak samo, też są ci sami bossowie non stop. Ja nie wiem, czy ja to źle jakoś robię, czy co, ale tu jest ciągle to samo w tych lochach, naprawdę. Liczyłem, że na tym trzecim poziomie będzie w końcu coś nowego, a tu jest znowu to samo. Tylko, że trochę trudniej jest. I rozumiem już teraz te zarzuty dotyczące lochów, że tu trzeba tylko farmić, iść dalej, robić to samo, zdobywać jakieś tam, kurde, pierdoły i po to, żeby przejść dalej, ale po co? Przecież ciągle robimy to samo właściwie. Nie wiem, czy będę kończyć te wszystkie lochy, chociaż jestem, kurde, ciekaw, chciałem to zaprezentować, chciałem ten iść sobie pokazać, no ale teraz jestem po tym pierwszym bossie załamany. Może miałem pecha, okej, może mi się tak wygenerował loch, że faktycznie, no, to była mała szansa, że się pojawi po raz kolejny ten sam przeciwnik. Może dopiero jak zejdziemy na jeszcze niższy poziom tego ptumeru, to się wtedy tam coś odmieni. Mam taką nadzieję, a na razie to sobie tutaj trochę pochodziłem po tych lochach, trochę punktów wglądu połapiemy i jakoś to tam będzie wyglądało. No dajmy jeszcze szansę, zobaczymy, być może ten trzeci poziom lochu się tutaj rozkręci. No ale kurde, jestem znowu na tym poziomie i znowu to wygląda tak samo. I to aż po prostu mam takie déjà vu, takie tutaj wrażenie, że to już było. Że to nie jest dobre. No i to się nie otwiera z tej strony, to gdzie mam ten... Aha, dobra, tutaj możemy sobie przejść teraz. No plus, że są nowi przeciwnicy, chociaż tutaj, że się to wszystko już nie powtarza, no ale... Co po przeciwnikach? Co ty robisz? Co mi tam po przeciwnikach? Skoro, kurde, nawet bossowie się powtarzają. No i lokacja. To jest najważniejsze. Lokacje wyglądają identycznie. To się, jak widać, potwierdziło też to, o czym ja mówiłem wcześniej. Jeszcze przed premierą Bloodborne, jak nagrywałem filmik o tych lochach, to obejrzyjcie sobie, jeśli nie widzieliście, albo nie pamiętacie, to ja tam już mówiłem, że obawiam się, czy te lochy to nie będą po prostu na zasadzie, że będzie kilka kombinacji, będą różne obiekty jakby, różne części lochów, różnych tych struktur i one będą się po prostu łączyły jak puzzle, losowo. A tu mamy taką część, to połączy się z tym, a tu się to połączy z tym i tak dalej, tak to będzie wyglądało. No i widać, że jednak miałem rację, że przynajmniej do tej pory lochy działają zupełnie na takiej samej zasadzie, jak ja wtedy to mówiłem jeszcze przed premierą Bloodborne'a. No i zobaczymy, czy... Lol? Czy to się zmieni później? Czy może nie? Prawie go zabiłem już tam. Dobra, niech on już tu wejdzie. Okay. Najpierw zobaczymy, co jest na dole, zanim będziemy się tam gdzieś drapać do góry. Bo wydaje mi się, że to będzie ślepy zaułek jednak. A może się mylę? Ale zazwyczaj te dolne jakieś części w lochach to po prostu są takie ślepe zaułki. To jest taka droga, żeby wejść po skarby, przebić się przez przeciwników i wyjść stąd. Więc zajrzyjmy tutaj najpierw, może w pierwszej kolejności. Dobra. I jak widzę te windy, to zawsze mam takie wrażenie, przez Demon's Souls na przykład, że to za chwilę, że jak będę mógł tam wejść, albo też z Dark Souls, na przykład Sands Fortress, że jak do tego wejdę, to gdzieś sobie wjadę. Albo z Dark Souls 2 na przykład, tam też przecież były takie windy. Na przykład w Czarnym Jarze była taka winda, tak, w Czarnym Jarze była. Ale mam zawsze przez te Soulsy wszystkie właściwie takie wrażenie już, że jak widzę klatkę otwartą, rozwaloną w jakiś sposób, to że można będzie tam wejść. Że nie pamiętam, już się zagadałem, czy ja to otwierałem. Sprawdzałem to, czy nie? Tak, a to były... żywego srebra, no i dobra. To była tylko taka droga, żeby się przebić przez te szczury, pozdobywać sobie trochę skarbów, trochę tętnień i można spadać. Można przejść teraz już sobie na wyższe piętro i zobaczyć, co tam będzie, ale zanim tam wyjdziemy, to ja zrobię na chwilę cięcie. Zapisując klip, poczułem wibrację w padzie i zauważyłem, że ktoś mi tutaj zaskoczył i mnie zaatakował, dlatego też mam trochę więcej dusz i jedną mniej fiolkę, bo postanowiłem się uleczyć. Ktoś mi tutaj z góry był bardzo niecierpliwy i postanowił uprzykrzyć życie i spróbować mnie zabić. To właśnie jeden z takich był gości, co... O kurde, co tutaj widzimy? Wyglądał właśnie tak jak oni. No. Zdążyłem. Pytanie, czy przejść teraz tutaj, czy może tam? Wydaje mi się, że chyba tam lepiej przejść najpierw. Okej.
Pięknie. Prawie całe zdrowie zregenerowane, bo tam milimetr chyba. A może nawet i nie. Został utracony bezpowrotnie. O Jezu, nie lubię tych, co tak dymią tutaj. Bardzo. Czysto, czysto. To mi się nie podoba. Są skrzynie. Ale zanim się zajmiemy skarbami, to może lepiej się tutaj rozejrzeć. Mołotowy na sznurkach, to zawsze fajna sprawa. Można za siebie rzucić. Krew rytualna trzeciego poziomu. I trochę skrzynek. Proszę, żeby to była jakaś fajna broń na przykład. Pleśń z grubowca, ale to też może być do rytuału oczywiście. I krew rytualna trzeciego poziomu. I to całkiem sporo. Super. Super, super, super. Ale bym nie pogardził też czwartym poziomem. Żeby do tego upragnionego iż w końcu dojść na piątym poziomie. Dobra, czysto, czysto. A to rozwalimy. Jeszcze sobie, dobra. No i znowu dobra decyzja. Znowu wyczułem gdzie. Tam może być jednak ten ślepy zawłek i przejdziemy się teraz po prostu tutaj. Po prostu prosto. Czy na dół warto by było zeskoczyć? Czy już tam byłem? Byliśmy tam, no nie? No, byliśmy. Musieliśmy już tam być. Zobaczmy, co będzie za tymi drzwiami. O, może w końcu. Tak, w końcu dźwignia. Albo skarb. Tak czy inaczej, bardzo istotne miejsce. Ze strażnikiem oczywiście, który jest zwykłym przeciwnikiem, minibossem i bossem już wiele razy był też. I to w grupie trzech nawet właściwie. Więc przekręćmy to sobie teraz. Bardzo ładnie. W sumie możemy się już cofnąć. Tak normalnie chyba nawet. Nie ma sensu, żeby tam gdzieś specjalnie się teleportować. Tak myślę przynajmniej. Zobaczymy. Tutaj by wypadało na dół sobie zjechać. W ten sposób. W tym kierunku gdzieś teraz. To żyje? Nie. Jest ten szczur czy co? Tak, szczur. Może żeby lepiej było widać, to wezmę pochodnie. Jak nie jestem w stanie zweryfikować, czy to leży zabity szczur, czy człowiek z workiem, ten wielki, to nie jest zbyt dobrze. To mogę mieć problemy dopiero z takim rozgraniczeniem, jeśli to będzie coś żywego. Widziałem, że po drugiej stronie tam są oczywiście też drzwi, ale tam pewnie sobie dopiero dojdziemy, bo tam były jeszcze jedne takie zablokowane drzwi, które tam pewnie dopiero z drugiej strony jakby sobie dojdziemy, to jest tak skomplikowane, że szkoda gadać czasami. I co, no i przejdźmy sobie tutaj. Oczywiście to będzie tylko korytarz, to nie będzie żaden boss na razie. I to będą na pewno gdzieś przed tym, muszą być jeszcze drzwi. O właśnie, muszą być i teraz sobie do tamtych drzwi, co przed chwilą były zablokowane, dojdziemy. I później tam pójdziemy prosto. Jak będzie pochodnia. Albo może nie? A, razem po jednym trafieniu padł. Z nim tak samo było. I się ładnie nadział głową na miecz. O, tu już jest wystarczająco jasno. To się nie ma co bawić w żadne. O kurde, ale wytrzymałem są te skorpiony tutaj. Ja pierdzielę. Dobra, najpierw jeszcze zobaczymy sobie niższe piętro, zanim się będziemy na jakieś tam inne zagłębiać. To jest taka moja, taka, nie wiem, czy rada, czy można w ogóle tak powiedzieć, bo ja chyba nie powinien dawać rady, jeśli chodzi o orientację w terenie, ale na pewno to jest jeden z takich moich sposobów, którym mogę w jakiś sposób tam polecić, sobie nazwijmy to jednak może radą, żeby najpierw, zanim będziecie myśleć o tym, żeby wejść na wyższe piętro w lochu kielicha, to najpierw zajmijcie się tymi, które są niżej. Najlepiej tymi, na którym się aktualnie znajdujecie, bo jak zaczniecie wchodzić sobie raz na górę, raz na dół, a raz będziecie eksplorować na tym, na którym jesteście i będziecie tak skakać, potem mówić sobie, no a potem muszę tylko wejść na dwa piętra wyżej, potem na jedno niżej, potem na tym, co jestem, jeszcze poeksplorować, tam miałem jakieś dwa pomieszczenia, coś takiego, a jeszcze na czwartym piętrze było jedno pomieszczenie, jeden pokój, to nie będzie dobrze, bo tam się na pewno prędzej czy później pogubicie, choćbym
no nie wiem, jakbyście byli dobrze zorientowani w tej lokacji, w której już jesteście, tak jak dobrze byście nie pamiętali, to i tak macie dużo większą szansę najprawdopodobniej na to, że się gdzieś tam pomieszacie i pogubicie. I tutaj mamy wszędzie same tam kule z żywego srebra i już chciałem powiedzieć, że to jest w końcu coś nowego, ale nie, bo to jest przecież ta dolna część tego zamku, co tam u góry była armata, to był ten most zwodzony. No właśnie, jest nawet tak samo w tym miejscu. Identycznie jest. Nie no, déjà vu naprawdę na maksa w tym miejscu. Mamy przez te lochy. O, ale tam będą te drzwi. Chyba mnie nie trafili. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje teraz. Ale całkiem ładnie sobie radzę. Bez straty zdrowia na razie, lecę dość tak niebezpiecznie z tymi przeciwnikami, tak po kolei, wcale ich nie wybijam, a bardziej nawet tak grupkami, mimo że tu już naprawdę trzeba ich, no, respektować w pewien sposób. Już pokazali, że potrafią mnie zabić, nawet na tym niższym lochu mi się udało, więc dopiero tutaj. Dobra, czas na niego i na bardziej wartościowy skarb w końcu. Chodź tu, przyjemniaczku. O, jak on nie oberwał? No dobra, ja też nie wiem, jak ja nie oberwałem, więc to się zrównoważyło. No. Jeszcze ciebie, żebyś mnie nie zabił, jak będę się cieszył skarbem. I jeszcze ciebie. Więc on jakiś naprawdę tej chętny do walki nie był, gdzieś tam na uboczu sobie usiadł i się przyglądał, tylko jak wybijam wszystkich po kolei. I zobaczmy, co to będzie. Ekstraktor mgły z kuźni. Nie wiem pojęcia, co to jest. Tutaj gdzieś to będzie? Jako czar może? Ekstraktor. Nie wiem, co to było. Zobaczymy może jeszcze tutaj. Znaczy nie tutaj, tylko w tym miejscu. Nie, też nie widzę. Ekstraktor mgły z kuźni. To jest jako klucz. Jedno z narzędzi kuźni zagubione gdzieś we śnie tropiciela. Tropiciel, który je odzyska, może ekstrahować tajemną mgłę z materiałów rytualnych. Niestety zużyte materiały zostają utracone na zawsze. Czyli będziemy mogli sobie po prostu z mgły tej, którą zdobywaliśmy, coś wyciągnąć? Nie wiem. Wow! 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 Ale jaja! Czyli to jednak naprawdę jest... O nie... O nie, tak się bawić nie będziemy. Czyli to naprawdę jest jednak łatwo... łatwo wybuchowe. To jest naprawdę strasznie niebezpieczne miejsce, te urny. No nie. Co jak wcale tego się naprawdę nie spodziewałem, że mnie jeden zabije. To jest właśnie piękno Soulsów, piękno Bloodborne, że tu możecie wybijać setki przeciwników. Naprawdę możecie ich wybijać hurtowo wręcz. Możecie się wbijać w nich, możecie ich łatwo mordować z przyjemnością. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze teraz idę tak na marginesie. A i tak znajdzie się jeden przeciwnik, który was jakimś cudem, bo go nie zauważycie, bo nie poświęcicie mu uwagi, was zaskoczy, was zabije jednym ciosem. I to jest po prostu piękne w tych grach i właśnie to w nich uwielbiam, że tu musicie być cały czas skupieni, cały czas musicie patrzeć, analizować sytuację, myśleć, czy tu warto z nim walczyć, może to się nie opłaca, czy kurde, dam mu radę. Tu nie możecie olać przeciwnika, nie możecie go zlekceważyć, bo wtedy właśnie się dzieją takie dziwne rzeczy, jak na przykład to, co teraz przed chwilą widzieliście, i takie dziwne śmierci mają właśnie wtedy miejsce. Okej, wkurzyłem się, że straciłem tyle tętnień i tyle czasu. Aha, dobra, to jednak tam na dół musiałem przejść. A nie, tutaj na górę. No. Bo tutaj nie odzyskam swoich tętnień, ale zobaczę, może to będzie w tym miejscu, co? Animacja mnie uratowała. Nie, lepiej się odsunę tej skrzyni, bo jeszcze ją rozwalę sobie sam i będzie fajnie. Zabity.
co tutaj mamy? Krew rytualną czwartego poziomu i drzwi, które będziemy mogli sobie w końcu otworzyć. Tak, to jest ten skrót słynny. Chyba. Tak, to jest ten skrót. Mhm. Dokładnie. Może nie? Nie wiem, co on tym robi, naprawdę nie chcę wiedzieć. Tak, tak, tak. To były te drzwi, które się otwierały z drugiej strony, co wam mówiłem, że pewnie później sobie otworzymy. No i właśnie już sobie ogarnęliśmy, już są otwarte. No, i ktoś tam jeszcze sam się zabił. A teraz wróćmy może spokojnie po te moje utracone tętnienia, bo jak jest tracę, to naprawdę nie będzie wesoło. To będzie strasznie, strasznie słabo wtedy. I tak myślę, to było chyba tu, nie tutaj. Może tutaj, kurde, no gdzie to było? Lol? Tu nie było mnie chyba jeszcze. Nie, tu na pewno nie było jeszcze. Jest to krew śmierci. A tu wygląda, jak to miał być jeszcze jakiś fajny, wartościowy skarb, więc myślę, że warto tutaj się rozejrzeć. Nie wiem, co ty chciałeś tym osiągnąć, panie, ale łatwo zginąłeś. Bardzo fajnie. No, i tu możemy sobie otworzyć to. Okej, to ma sens. Sobie to otworzymy. I będziemy musieli teraz powiedzieć ten schemat. Tylko, że tym razem sobie zeskoczę gdzieś spokojnie tutaj. I sobie ich trochę tak podstępem zejdziemy. Ja wiem, gdzie są moje tętnienia, więc spokojnie. Ale najpierw pójdziemy sobie po skarb, ale oczywiście najpierw trzeba jeszcze zabić tego gościa z tą armatą, bo bym bardzo słabo skończył. I moje tętnienia są albo pode mną, albo tam, pod tą drugą częścią tego, tej zabudowy, tego zamku, jak ja to sobie tam nazywałem śmiesznie. O kurde, się naprawdę nie spodziewałem, że jedno trafienie i zniknę. Zobaczcie, ile fiolek tu jest, to jest coś pięknego. Dobra. Dobra, to jest najlepszy znak na to, że lepiej najpierw odzyskać tętnienie, a później się bawić w eksplorację dalszą. Pytanie za 100 punktów, kto tutaj mógł mi je ukraść teraz? Gdzie się schował? O, gdzieś tutaj powinien być. Nie, tam już się nie wracamy. Bo tamtych już sobie panów ostatnio powybijałem. A, ty nie żyjesz. Ty ich nie miałeś? Też nie? To kto je ma? Poważnie, kto ma moje tętnienia? To kto je zdobył do cholery? Naprawdę nie jestem w stanie teraz powiedzieć, kto ma moje tętnienia. Poważnie. Nie wiem, kto mógł je zdobyć. Dobrze, słuchajcie. W tej sytuacji na chwilę robimy cięcie. Ok, poszukiwania moich tętnień ciąg dalszy. Tak tylko jeszcze sobie zobaczę, czy tam jest ten skorpion, którego ja już zabiłem, czy co to jest. Tak, to jest ten skorpion, którego zabiłem. Ok, no to wiem już, znaczy cały czas wiem, gdzie jestem, ale nie wiem, gdzie są te moje pieprzone tętnienia, bo ktoś je powinien przecież zabrać, skoro ich tam nie było. Nie musi mi, że ktoś mi pierdzielił stamtąd, bo wtedy się wkurzę. Ale to jest chyba jedyna możliwość teraz. Naprawdę nie mówcie mi, że będę musiał jeszcze raz się z nimi użerać. No ale dobra, bo te 50 ponad tysięcy chyba, z tego co pamiętam, było ponad 50 tysięcy, no jest tego warte, więc... Nie, no ale nikt tu nie ma, bo przecież widzę po ich oczach. Możliwe, żeby one sobie od tak zniknęły? Tu jesteś! No! 60 tysięcy tam prawie było. Wow! Dobra. I słuchajcie, zrobimy sobie teraz coś takiego, że się cofniemy po prostu do latarni. I przejdziemy sobie dalej, bo no nie chcę mi się tutaj wracać przez to samo jeszcze raz, po raz kolejny. Myślę, że wam też by się nie chciał tego oglądać niepotrzebnie znowuż.
Teraz możemy sobie przejść już normalnie tutaj. I powiedzmy, że te drzwi już są tam sprawdzone w 100%. I zejść możemy sobie teraz już na dół i zobaczyć, co się kryje za tymi drzwiami. A tu się kryje boss. Nieumarły gigant. O! I jest w końcu coś nowego. Jest jakiś optymistyczny akcent na koniec tego materiału. Ale jak wymagający i optymistyczny! Na ogień to on raczej wrażliwy nie jest. O kurde! Chciałem wyzwania, to gra mi je dała, żebym za chwilę nie żałował swoich słów, bo to jest dopiero druga warstwa tego trzeciego poziomu. Trzeciego lochu. Mamy w końcu jakiegoś bardzo kreatywnego przeciwnika. Mamy przeciwnika w końcu, który jest dość, widzę, bardzo wymagający nawet, można powiedzieć. I to mi się podoba. Takie zakończenie tego materiału będzie. Fajne. Zbliżamy się oczywiście do końca tego filmu. Niezależnie od tego, czy zginę, czy nie, będziemy go kończyć. Tak mi się wydaje, że najlepiej to będzie. Okej, okay, skończył... Nie, nie skończył się piorun jeszcze. Kurde. O nie. Co on mi zrobił? Dobra, widzę, że Bloodborne stwierdziło, że musi mnie nauczyć pokory i tego, żebym się nie rzucał na to, że te lochy wszystkie są takie same i że są jakieś banalne, dlatego dowaliło mi teraz takiego bossa, z którym będę się pewnie męczył bardzo długo. Ale nie, tak poważnie, boss jest jak najbardziej do zabicia, ale w końcu się cieszę, że wreszcie, nareszcie jest boss, który jest do zabicia i zabijemy go sobie, może nawet i teraz. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno podejście. Wiem, miało być jedno, ale to będzie ostatnie podejście naprawdę w tym odcinku, naprawdę niezależnie od tego, czy mi się uda go zabić, czy nie, ale wierzę, że można go zabić i spróbuję teraz to zrobić, spróbuję teraz tego dokonać. Także uwaga, skupienie na 100%, tym razem będę się trzymał może jego drugiej strony, zobaczymy, może lepiej na tym wyjdę, kto wie. O, jak pięknie. Trzeba staminę sobie najpierw nałapać. O Jezu, o ja pierdzielam, mnie prawie jednym strzałem jest w stanie położyć od razu. To ja wiem, po co tyle tych fiolek tam było. Już wiem po co. Żebyśmy nie musieli aż tak dużo farmić, się twórcy nad nami zlitowali. Albo miałem szczęście i tak ładnie mi wyszło. Jezus Maria, jako przerówka, ale ładnie krwawi, zobaczcie. Chyba wchodzi w jakąś kolejną fazę, więc lepiej nie dajmy mu się rozkręcić, bo zaraz będzie jeszcze bardziej szybki. Jeszcze szybszy będzie. Właśnie, właśnie, właśnie. Nie, ja się uleczę, bo nie chcę zginąć pod koniec życia. Wolę już nawet stracić tą jedną czy dwie fiolki, ale go zabić. Już trochę fiolek włożyłem w tą walkę, niż mam od nowa cały czas z nim walczyć. Musi mi się udać. I... Nie! Czemu ja nie trafiłem go w ogóle? Dobra, uleczmy się, uleczmy się. Chyba w ogóle pokręcił moje sterowanie, bo ja robię co innego, a moja postać robi co innego. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle w tym momencie. Dobra, podskok i zabity. Yes! Zabiliśmy nieumarłego giganta. Naprawdę się nie spodziewałem tego, że w końcu w tych lochach będzie coś takiego, że po zabiciu jakiegoś bossa miałem tak ogromną satysfakcję, jakbym walczył z normalnym przeciwnikiem, naprawdę. Ale w końcu tak się stało. I słuchajcie, możemy w końcu pójść, mogę w końcu powiedzieć śmiało, że lochy zaczynają się naprawdę robić ciekawe i zapraszam was na następny odcinek, w którym to będziemy oczywiście kontynuować eksplorację tego lochu i pójdziemy sobie dalej. Także dzięki za uwagę, jeśli wam się podobała walka, jeśli się dobrze bawiliście przy tym filmie, jeśli film wam się po prostu spodobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, to mi bardzo pomaga. Napiszcie też komentarz, napiszcie, jak wam się podobała ta walka z bossem, co sądzicie o tym filmie i zapraszam was do następnego odcinka, który będzie oczywiście już jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki za uwagę, pamiętajcie o ocenie, o komentarzu i trzymajcie się, cześć!